Specjalna konferencja prasowa poświęcona planowanej na terenie Wielunia akcji rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych odbyła się z udziałem przedstawiciela Fundacji DKMS. Nie ma co ukrywać, że akcja dedykowana jest konkretnej osobie, Ryszardowi Proznerowi, współzałożycielowi i twórcy firmy Wielton, który na ostrą białaczkę szpikową zachorował we wrześniu ubiegłego roku. Myśmy dowiedzieli się o chorobie taty bardzo niespodziewanie. Tata był bardzo aktywną osobą, bardzo aktywną fizycznie. Uprawiał Nordic Walking praktycznie codziennie i nie mówimy tu o spacerze kilkusetmetrowym, tylko no, kilku, jak nie kilkunastokilometrowych wycieczkach codziennie po lasach, w górach. Zajmował się swoim przed chorobą świeżo zakupionym hotelem w górach, w Szczyrku. I tam tak naprawdę zaczęły się dziać dziwne rzeczy, których chyba na początku nie rozumiał. Tracił siły, nie mógł iść kilkuset metrów i stąd po badaniach okazało się, że tata jest chory na ostrą białaczkę szpikową. Także walczymy z tą chorobą od gdzieś przełomu września i października. Akurat tata w tym momencie jest na przepustce ze szpitala w domu. Jest to bardzo krótka przepustka, bo ona trwa do 2 tygodni. Tata wraca na kolejną chemioterapię i przeszczep szpiku. Nie wiemy jeszcze, czy jest w bazie dawca, dlatego też organizujemy kolejne akcje z myślą o nim, ale również o wszystkich innych osobach, bo z tego, co ja się dowiedziałem od profesora kliniki gliwickiej, nauka nie wie, skąd ta choroba się bierze. I może dotknąć każdego z nas naprawdę niespotykanie. Fundacja DKMS powinna być doskonale znana mieszkańcom miasta. Spotykamy się z nią podczas każdej edycji Powiatowego Dnia Walki z Rakiem. Prowadzona jest wtedy akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Fundacji chodzi o to, aby również teraz mieszkańcy miasta zrobili to samo. Rodzina i fundacja szukają bowiem dawcy szpiku dla Ryszarda Proznera. Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych prawie 1 milion 180 tysięcy. Więc wykonaliśmy bardzo dużą pracę, ale to nie tylko nasza praca, to też praca tych wszystkich osób, które się z nami skontaktowały, przyłączyły, zorganizowały akcję, taka właśnie jak ta tutaj, która odbędzie się w Wieluniu. Cóż ja mogę powiedzieć, na obecną chwilę dzięki takiej dużej ilości osób zarejestrowanych, około 70% pacjentów już znajduje swojego bliźniaka genetycznego, ale ciągle 30% nie znajduje. Naszym zadaniem jest i misją, aby wszyscy w Polsce mieli swojego bliźniaka genetycznego. Dlatego tak bardzo ważne jest rejestrowanie się w bazie, aby każdy mógł znaleźć taką osobę, a nie jest to prosto. Niestety tak nas natura stworzyła, że znalezienie bliźniaka genetycznego to jest nawet stosunek 1 do 700 milionów. Więc warto pomyśleć, ile pracy musimy w to włożyć, żeby się zarejestrować. A ta rejestracja trwa tylko 10 minut. Na czym ona polega? Ona się składa z 3 bardzo prostych etapów. Pierwszy to jest taki krótki wywiad medyczny. Następnie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego ze swoimi danymi osobowymi i pobranie wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. To wszystko. To jest tylko 10 minut. 10 minut, które może komuś uratować w przyszłości życie. Być może musiało dojść też do takiego wstrząsu tutaj w Wieluniu, że wielce zasłużony człowiek dla całej ziemi wieluńskiej, który właściwie cały sukces gospodarczy Wielunia po roku 90 się wiąże z nazwiskiem Ryśka Proznera i tutaj chyba nikt na tej sali nie ma co do tego wątpliwości, że nie byłoby tego sukcesu Wielunia gospodarczego, gdyby nie postać Ryszarda. I stąd być może w tej chwili też Ryszard jest tym, który w Wieluniu zainicjuje wielką akcję rejestracji na jego rzecz. Akcją, która odbędzie się na terenie Wielunia w ostatni weekend stycznia, koordynował będzie zespół szkół numer 2. Jak to będzie wyglądać, mówił na konferencji dyrektor szkoły. Wszyscy ustaliliśmy jeden termin wywiadówek. Będzie to 26 stycznia i podczas tych wywiadówek będziemy prowadzili rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego między godziną 10, 12, a 18 w szkołach. Liczymy tutaj na młodzież najstarszych klas, ale liczymy, że poprzez rodziców, młodzież dotrzemy do rodziców. Tak więc zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 3, pierwsze liceum ogólnokształcące, drugie liceum ogólnokształcące, powiatowy młodzieżowy dom kultury i sportu,
liceum i technikum katolickie postanowiło się włączyć. I w tym dniu również, czyli 26, akcja będzie prowadzona w zakładach na terenie Wielunia. I tutaj mamy zgody firmy Korona, firmy Centrum Elektryczne Ania, firmy Zugil, Silum Opojowice oraz Spółdzielnia Dostawców Mleka. Tyle punktów zdołaliśmy uruchomić i tyle zdołaliśmy wolontariuszami zabezpieczyć czy zapewnić obsługę przy rejestracji. Natomiast w dwa kolejne dni, czyli 27 i 28 stycznia, między godziną 10 i 18 będą punkty na terenie miasta i tutaj taki punkt rejestracji będzie wyraził na to zgodę dyrektor szpitala, czyli punkt będzie w szpitalu, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w kinie Syrena, w sklepie Intermarché, w aptekach państwa burchacińskich. Dwie apteki będą przy ulicy Świętej Barbary i apteka w Era Park, ulica Warszawska 10. I mamy zgodę na niedzielę w Kauflandzie. Natomiast czy będzie ten punkt jeszcze, doprecyzujemy również w sobotę. Gościem specjalnym konferencji był rzeczywisty dawca szpiku, który już dał szansę na nowe życie, Przemysław Maliński z Poznania. Można oddać cząstkę siebie, której się nie czuje, że się oddało, a można uratować komuś życie, więc naprawdę warto. Zachęcam wszystkich do rejestracji. Rejestrację podjęliśmy wspólnie całą rodziną, gdyż mój kuzyn zachorował też. I zarejestrowaliśmy się w 2013 roku. To po prostu samo, tak? Można pomóc, tym bardziej jeszcze komuś z rodziny, więc to oczywiste było, że się rejestrujemy. Tym bardziej, że jestem honorowym dawcą krwi cały czas, więc po informacjach, tak jak do nas docierały, że to nie jest, nie może nam zaszkodzić, tak? To nie było żadnych przeciwwskazań, żebyśmy się zarejestrowali. Po pół roku już fundacja się do mnie odezwała, że mogę być potencjalnym dawcą dla kogoś innego, tak? Że gdzieś jest bliźniak, któremu mogę pomóc. Podjąłem decyzję od razu chyba przy pierwszym telefonie, że będę, tak? Że chcę spróbować i po niecałym roku, tak, bo w czerwcu 2014 roku już oddawałem szpik. Proces badania po prostu genotypów naszego szpiku jako osoby chorej też troszeczkę trwa. Tych baz osób zarejestrowanych jest na świecie kilkanaście, nie wiem dokładnie, natomiast Fundacja DKMS jest naprawdę jedną z większych, bo mamy wiedzę, ile jest na świecie zarejestrowanych osób? Tak, w światowej bazie mamy około 30 milionów potencjalnych 30 dawców, milionów, z tego DKMS ma ponad półtora miliona, jest jedną z większych baz danych. Wracając do tematu, proces badania tego genotypu i sprawdzania wszystkich baz na świecie troszeczkę trwa, nawet on się przedłuża już do kilku miesięcy, natomiast oczekujemy w przeciągu następnego miesiąca informacji dotyczących mojego taty, czy ten dawca w obecnych bazach jest, czy nie ma, natomiast nas to nie blokuje do dalszych prac i fundacji i nas tutaj, społeczności lokalnej, po to, żeby rejestrować jak najwięcej ludzi, nawet już nie tylko dla taty, ale też dla innych osób. Rodzina i przyjaciele Ryszarda Proznera mają nadzieję, że dzięki tej akcji uda się znaleźć dla niego dawcę szpiku. Pamiętajmy, białaczka często pojawia się nagle i może dopaść każdego z nas zupełnie nieoczekiwanie. Dlatego organizatorzy proszą o pomoc mieszkańców miasta, a więcej o tej akcji powiemy w TVK WSM także w przyszłym tygodniu.